Hiszpańskie tapas to niewielkie przekąski, które możemy podawać na ciepło albo na zimno. W dzisiejszym odcinku przygotujemy aż 3 przepisy. Będzie się działo. Chodźmy gotować. Przygotowując hiszpańskie tapas, szczególną uwagę musicie zwrócić na składniki. Powinny być absolutnie z najwyższej półki. Ja dzisiaj przygotowałam dojrzewający ser Pewni Dobrego. Wyobraźcie sobie, że jest ręcznie pielęgnowany, wysalany w 30-letniej solance. Mało tego, dojrzewa 9 miesięcy. No po prostu musi być dobry. Zaczynamy. Należy przekroić na trójkąty nasz ser. Następnie zrobimy z tego małe kliny. Kochani, ser już pokroiliśmy. Mam w pogotowiu lejący i słodziutki miód. Trzeci składnik to orzeszki pini. Teraz chciałabym je wrzucić na patelnię i lekko uprażyć. Wy zróbcie to samo. Orzeszki uprażone. Na czym podać nasze tapasy? Ja przygotowałam elegancką drewnianą deskę. Zobaczcie. Teraz najtrudniejsze zadanie. Musicie ten ser ułożyć tak, aby każdy na niego miał ochotę. Biorę miód. Miód obowiązkowo płynny, lejący. Nie za dużo, nie za mało. Ma podbić smak sera, a nie przytłumić. Czas na uprażone pinjole. Biorę łyżkę, bo mogą być gorące. Wy też uważajcie w kuchni. Pierwszy przepis gotowy. Mówiłam wam, że będzie bardzo prosty. Odkładam. Czas podać nasz ser z czymś bardziej charakternym. Wyobraźcie sobie połączenie czosnku, pietruszki, cytryny oraz najlepszej oliwy na świecie. Do malaksera wrzucamy czosnek. Jest on najtwardszy, dlatego pierwsze miksowanie jest w samotności. Gotowe. Teraz dorzucimy pietruszkę. Następnie znowu kilka sekund miksujemy. Tu już naprawdę się wiele dzieje. Dodajemy sok z cytryny. Zacznijmy od małej łyżeczki. Dodajemy porządny chlust dobrej i zdrowej oliwy. Ta-da! Ten zielony sos bardzo często wykorzystuję w mojej kuchni. Tak naprawdę podbija smak każdej potrawy. Zabieram się za ser. Pokroimy go znowu w takie małe, trójkątne kawałeczki. Na dno miseczki nalejcie trochę sosu. Resztę odkładamy. Teraz czas na ser. Chodzi mi o to, aby każdy kawałek zamoczył się w tym aksamitnym sosie. I ostatni szlif. Reszta sosu ląduje na serze. Teraz odstawmy go na bok. Niech się przegryzie. Podczas mojej ostatniej podróży do Andaluzji na każde śniadanie jedliśmy bagietkę z oliwą i pomidorem. Zobaczcie, znowu 3 składniki. W tej kuchni sprawdza się powiedzenie, że dobry składnik równa się dobre danie. Już mam przekrojone bagietki na pół. Teraz wystarczy, że wrzucę je na chwilę do piekarnika. Na blaszce układamy naszą bagietkę. Ona nie musi być pierwszej młodości. Ta z wczoraj albo z przedwczoraj też się dobrze nada. Chodźcie ze mną do piekarnika. Nagrzałam go już do 200 stopni, góra-dół. Wkładam i czekam, aż ciepłe powietrze zrobi swoje. Pyk. Potrwa to dosłownie kilka minut. Teraz czas na pomidora. Soczyste i słodkie pomidory. Jak zrobić, aby pozbyć się skóry bez sparzania go wrzątkiem? Biorę tarkę. Chwytacie porządnie pomidora. Następnie trzecie. Zobaczcie, skóra została mi w dłoni. O takie patenty w kuchni chodzi. Teraz odrobina soli i pieprzu. Pomidory gotowe. Czas wyciągnąć bagietki z piekarnika. Pięknie się zarumieniły. Wyciągamy. Uważajcie, to jest gorące. Jest. I teraz, jak prawdziwi Hiszpanie, bierzecie nóż i mocno nacinacie. Czas na oliwę. Dobrze wymieszajcie pomidory i teraz nakładamy. Zobaczcie, to czysta zabawa. Wykańczamy nasze bagietki szynką serrano. Gran Reserva Pewni Dobrego. Zapamiętajcie. I ja uwielbiam tapasy. Tak naprawdę jedną nóżką czuję się Hiszpanką.
Kochani, dajcie znać, jakie są wasze ulubione przekąski. To co? Widzimy się w następnym odcinku, prawda? Jak dobrze wiecie, w kuchni nie może się nic zmarnować. Słuchajcie, zrobimy aromatyczne masło. Jutro będę miała ochotę na rybę. A za tydzień na steka. Takie masło jest idealne do jednego i do drugiego. Masło wyciągnęłam z lodówki. Zostało mi trochę czosnku i pietruszki. Wrzucam do malaksera. Całą pietruchę. A co? Musimy to szybko podmiksować. Pamiętacie, to są twarde składniki, masło jest miękkie i dopiero w drugiej kolejności wyląduje w malakserze. Tak przygotowane masło możecie przechowywać po prostu w lodówce. Ale możecie wziąć papier do pieczenia, przełożyć zawartość, zwinąć jak cukierek i wrzucić do zamrażarki. Jak będziecie mieć ochotę na rybę z grilla, wyjmujecie z zamrażarki, odcinacie kawałek i następnie masło rozpuszcza się na gorącej rybie. Wiecie, o co mi chodzi. Macie?